korespondent o niku ABCR123, oryginalny, ciekawy nick, pyta mnie o perfekt. Czy jest, czy był w użyciu polski czas perfekt? Takie jak na przykład jak w niemieckim ich habe gemacht. Proszę Państwa, ile mamy czasu w polszczyźnie? To trudno powiedzieć zasadniczo. 3, ale jeszcze gdzieś tam ślady tego czasu zaprzeszłego są. On zrobił był, który oznacza, że zrobił coś wcześniej niż inną czynność w czasie przeszłym. Zrobił był to, zanim przyszedł do nas. Na przykład moglibyśmy tak powiedzieć. Rzadko tego używamy, tylko może w określeniu powinien był to zrobić. No, ale trudno, to nie o to tutaj chodzi. Czy mamy taki perfekt? Ich habe gemacht? Oczywiście, że mamy. Mam zrobione. Oczywiście odnosi się to do czasowników dokonanych, bo w polszczyźnie dokonalność, inaczej niż w innych językach, które mają od tego czas, jest wyrażana, no cóż, można powiedzieć, że mamy czasowniki dokonane i czasowniki niedokonane. Nie możemy odmieniać czasowników przez aspekt, czyli nie może ten sam czasownik mieć dwóch form, dokonany i niedokonany, co inne czasowniki. Robić to jest niedokonany, a zrobić dokonany. Te czasowniki dokonane, jak zrobić, mają taką właśnie formę. Mam zrobione, mam napisane, mam zdane dwa egzaminy i można by na dobrą sprawę umieszczać ten czas w obrębie czasów języka polskiego, właściwie w podręczniku do polskiego. Ich habe gemacht, mam zrobione, zupełnie dobra forma, choć oczywiście pod wpływem w tym przypadku niemieckiego. I ta dokonaność jest tutaj zgramatykalizowana, czyli no możemy o tym wyraźnie mówić. Kolejne pytanie dotyczy, proszę Państwa, odmiany, także związane to jest z gramatyką. Czy powinniśmy mówić nie ma tego PSL, czy PSL-u? I jeżeli zapisujemy to PSL wielkimi literami kreska U, czy też PSL, z wielkimi oczywiście literami, czy może PSL-u, tak jak właśnie zwykły wyraz, normalnymi literami małymi, P, E, E i tak dalej, i tak dalej. To się odnosi do wielu takich skrótów, ale bardziej do tych, które często się powtarzają, do których mamy jakiś stosunek. Na przykład PGR. No dzisiaj już PGR-ów nie ma, ale często można było znaleźć PGR zapisywany jak normalny wyraz przez P, E, G i tak dalej, i tak dalej. Podobnie PKS, któż z nas nie jeździł PKS-em i ten PKS był właściwie, podobnie GS też na przykład na wsi, ten PKS tak właśnie był zapisany. Niekiedy miało to charakter trochę ideologiczny. Jeżeli mówimy PRL, ktoś żył w PRL, no to jest wszystko w porządku, Polska Rzeczpospolita Ludowa, ale jeżeli w PRL-u, no to już mamy do tego stosunek bardziej negatywny. A jeżeli zapiszemy to małymi literami całe, jak wyraz zwykły PR i tak dalej, to już wiadomo, że ten PRL traktujemy negatywnie, jako pewien okres, który nie powinien wrócić i tak dalej. Nie chcę tutaj tego swoich stosunków do tych bytów wyrażać, ale jeśli bym wyrażał, to pewnie bym wybrał negatywny stosunek, to bym wybrał właśnie taką formę PZPN. Chyba podobnie, zwłaszcza kiedy mówi się różne rzeczy o PZPN-ie, PZPR, no to oczywiście także i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest czasem tak, że słowa stają się no, podobne do normalnych, skrótowce stają się podobne do normalnych, ale chyba nie powinniśmy im tego zwykle życzyć.